spróbuj powiedzieć to. Nie mów, wierzę, że nie warto mówić kocham. Spróbuj uczynić gest. Nie mów, wierzę, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże. Jeśli ty nie pomożesz dziś miłości, nic, naprawdę nic nie pomoże. Jeśli ty nie pomożesz dziś miłości, moja i twoja nadzieja uczyni realnym krok w murach. Moja i twoja nadzieja pozwoli uwierzyć dziś w cuda. Nic, naprawdę nic nie pomoże. Jeśli ty nie pomożesz dziś miłości, nic, naprawdę nic nie pomoże. Jeśli... Ja nie jaki reżim pragnął stracić wolność, ona zawsze wybuchnie z twojego dusi. W 1987 roku w 14 sygnatariuszami założyliśmy ruch polityki realnej. Mamy sytuację, w której rządzą ludzie, którzy
którzy najbezczelniej w świecie wykorzystują hasła patriotyczne do łupienia nas pieniędzy, grożą wciągnięciem Polski w wojnę światową, dają się wykorzystywać przez obce siły. Trzeba będzie bardzo, bardzo twardo pilnować, żeby Polska nie uległa zniszczeniu przez nieodpowiedzialnych ludzi. Mamy, co gorsza, mamy opozycję, która jest jeszcze gorsza od partii rządzącej. W większości wypowiedzi, jak siedzę w Sejmie, słyszę, co mówi opozycja, to jest jeszcze gorzej niż z PiS-em. Tam mamy bardziej jeszcze lewicowe nastawienie. Czeka nas walka o miejsce na prawicy. Czeka nas walka o wartości. Rzucam hasło kontrrewolucji kulturalnej. Mao Zedong zrobił rewolucję kulturalną i to i poczynania w Kambodży to był szczyt rządów lewicy. Ona od tej pory się kruszy, ale ciągle jeszcze ma dużo pieniędzy i ogromne wpływy. Ale walka musi być wydana na polu idei. To nie chodzi o to, żeby zmienić ludzi na stanowiska. Chodzi o to, żeby ludzie zaczęli myśleć inaczej. Zaczęli myśleć przy mocy kategorii, które nam są znane: wolność, własność, sprawiedliwość, honor, prawda, tradycja. Jakie takie słowa typowe dla prawicy? Bo co nam z partii, która się nazywa prawicową, a głosi w praktyce wszystkie hasła lewicowe? A jeżeli nawet głosi prawicowe, to robi co innego. Popiera na przykład zarówno gospodarcze ograniczenia narzucane przez Unię Europejską, jak i obyczajowe narzucane przez Unię Europejską, co chyba jest nawet jeszcze gorsze. Także, proszę Państwa, nowe kierownictwo będzie miało naprawdę pełne ręce roboty i będzie musiało organizować tutaj opór. To wymaga silnych działań oddolnych. To wymaga, proszę Państwa, przebiegłych działań na górze. To wymaga sprawnych umysłów, młodych sprawnych umysłów. Zawsze twierdziłem, że władzę wykonawczą powinni sprawować ludzie młodzi, bo oni najlepiej zdają sobie sprawę z bieżących realiów. Tak, proszę Państwa, opuszczam to stanowisko w nadziei, że wybierzecie młodych, zdolnych ludzi, którzy poprowadzą partię do nowych zwycięstw. Dziękuję za uwagę.
naprawdę wielki zaszczyt, zaszczyt, na który nie zasłużyłem, mam tego pełną świadomość. Cieszę się, że pomimo moich wielu licznych i dobrze widocznych wad, zgodziliście się powierzyć mi tę bardzo trudną misję. To jest wielki zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność, wielkie zobowiązanie z mojej strony. Liczę, że pomożecie mi udźwignąć tą odpowiedzialność. Jedno mogę wam obiecać. Sam na pewno nie dam rady. Dlatego liczę na waszą jak największą pomoc. Wstąpiłem na chwilę, chyba na rok czy dwa, jeszcze w 2007 roku jesienią, ale naprawdę do polityki tak na poważnie wprowadził mnie właśnie do partii Korwin w 2016 roku Przemysław Wipler, któremu bardzo za to dziękuję, bo całkowicie zmieniło to moje życie, póki co na lepsze. Natomiast nie byłoby to możliwe, gdyby nie wcześniej, jeszcze w 2004 roku mojego światopoglądu, moich poglądów politycznych całkowicie nie ukształtował Janusz Korwin-Mikke. Książkę właśnie Korwin-Mikkego, Naprawić Polskę, no problem. Natychmiast ją przeczytałem, trafiła do mnie, już bezpowrotnie zostałem i dalej jestem korwinistą. Jest zupełnie oczywiste, że nie jestem w stanie pełnić tej funkcji w równie spektakularny sposób, co pan prezes. Pan prezes jest jeden, niepowtarzalny, nie da się go zastąpić, podrobić, skopiować, a wszelkie próby muszą narazić kandydata takiego na śmieszność. W związku z czym musimy mieć świadomość tego, że od teraz musimy iść swoją własną drogą. Musimy czerpać z jego dorobku to, co najlepsze, rozwijając i twórczo dostosowując do zmieniających się czasów i okoliczności. Natomiast uspokajam, jeżeli ktoś jest niespokojny, Janusz Korwin-Mikke nigdzie nie odchodzi, nie żegna się z nami, nie mówi nawet do widzenia, dalej będzie obecny w naszej partii. Dalej, myślę, że jeszcze długo, pewnie dłużej niż wielu z nas, będzie bardzo aktywny w debacie publicznej i będzie pilnował tego, żebyśmy nie zapomnieli, po co weszliśmy do polityki. Jesteśmy i będziemy korwinistami, a Janusz Korwin-Mikke był, jest i będzie dla nas jak ta latarnia morska. Będzie pokazywał nam kierunek i będzie pilnował, żebyśmy z niego nie zboczyli. Pamiętajcie państwo tą przestrogę. Każda organizacja, która bardzo starannie nie jest zaprojektowana jako prawicowa, z biegiem czasu staje się lewicowa. Nie możemy pozwolić, żeby nas to spotkało. Dlatego liczę, panie prezesie, na to, że będzie pan pilnował tego, żebyśmy nie zmienili idei, która nas tu zgromadziła. Ponad 30 lat III Rzeczypospolitej, nieskromnie musimy powiedzieć, że nasze środowisko we wszystkich ważniejszych sprawach od początku miało rację. To oni się mylili, a my mieliśmy rację. Od samego początku tej ostatniej histerii ostrzegaliśmy przed tym, że próba walki z tym nieszczęsnym wirusem przyniesie więcej szkód niż pożytku. Ostrzegaliśmy i protestowaliśmy przed zamykaniem gospodarki, przed zamykaniem firm, zamykaniem szkół, pubów, restauracji, hoteli, lasów, cmentarzy, przed zamykaniem czegokolwiek. Mówiliśmy, że to będzie tylko i wyłącznie szkodziło. Byliśmy przeciw tej histerii, byliśmy przeciw przymusom, przeciwko segregacji, przeciwko nakręcaniu tej zupełnie niepotrzebnej paniki. Od dawna mówiliśmy, że musi mieć polską, silną, sprawną armię do obrony naszych granic, bo kto chce pokoju, musi szykować się do wojny. Nie chodziło tam o żadną jakąś armię ekspedycyjną, jakąś armię europejską, o polską armię, która będzie broniła naszych granic. I dopiero teraz okazało się, że znowu mieliśmy rację, było nam to wszystkim bardzo potrzebne. Od samego początku ostrzegaliśmy, że pomysł na drukowanie niesamowitych ilości pieniądza musi doprowadzić do inflacji, bo nie ma innej możliwości. Od samego początku ostrzegaliśmy przed nadmiernym zadłużeniem. Od samego początku, od dekad już, ostrzegaliśmy przed czekającą nas katastrofą demograficzną, która rozłoży nasz system emerytalny, który rozłoży nasz system ochrony zdrowia. Te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy od lat, się sprawdzają i pokazało, że nasze środowisko miało rację. Niestety, w polityce posiadanie racji jest daleko niewystarczające. Politycy nie tylko muszą posiadać rację, ale muszą
umieć przekonać do nich ludzi. Muszą następnie te postulaty swoje wprowadzić w rzeczywistość. I tu niestety szło nam ostatnio trochę gorzej. Musimy to zmienić. Polski nie stać na kolejne 30 lat rządów ludzi, którzy w każdej kolejnej sprawie się mylą. Musimy to zmienić. Musimy wreszcie zebrać siłę samego zaproponowania polityki. Ale zanim zaczniemy naprawiać Polskę, musimy, to mówi obecnie bardzo popularny naukowiec, posprzątać swój własny pokój. Nasze środowisko od dekad już targane jest zupełnie niepotrzebnymi rozłamami. My tak naprawdę nie mamy powodu, żeby się o coś spierać. Wszyscy wierzymy w tą samą ideę. Po co się kłócić między sobą? Mało komu jest przeciwników, mało komu jest socjalistów, etatystów, zlewaków, z którymi należy się spierać. A może już żyjemy w pięknym, kapitalistycznym, wolnorynkowym raju podatkowym, gdzie szanuje się wolność, własność i sprawiedliwość? Wydaje mi się, że tak dobrze jeszcze nie ma, że nie musimy walczyć między sobą, skoro mamy tylu wrogów dookoła nas. Sprawiedliwość w ogóle nie ukrywa swoich socjalistycznych pomysłów. Realizuje program Razem, często wychodząc nawet poza niego, jest na lewo od SLD. Sam Mateusz Morawiecki wspominał, że w filozofii politycznej Prawa i Sprawiedliwości głęboka obecna jest robotnicza myśl socjalistyczna. Z kolei największa partia opozycyjna, Platforma Donalda Tuska, wprost mówi, że utrzyma wszystkie socjalistyczne zdobycze PiS-u i nawet je rozbuduje. Czy w takich warunkach naprawdę komuś brakuje przeciwnika na zewnątrz, że szuka sporu w naszym własnym środowisku? Dlatego szkoda mi absolutnie każdej godziny poświęconej na jakiekolwiek wewnętrzne spory, problemy i nieporozumienia. Mamy wszyscy jedną wspólną ideę. Chcemy dumnej i bogatej Polski. Dlatego jesteśmy tu, a nie tam, dla tej idei, której poświęcamy znaczną część naszego życia. Nie dla pieniędzy, nie dla stołków, nie dla kariery osobistej. O tyle znacznie łatwiej jest w innych partiach, w PiS-ie czy w Platformie niż u nas. A jednak z jakiegoś powodu jesteśmy tu, a nie tam. Tym powodem jest właśnie ta idea. Zresztą zarówno my, jak i koledzy narodowcy, jesteśmy w stanie wskazać mnóstwo ludzi, którzy porzuciło tą ideę i dla kariery osobistej zdecydowali się pójść do Platformy i do PiS-u. Za każdym razem skończyło się z takim samym skutkiem. Wielkiej kariery nie zrobili, siedzą sobie w Sejmie, zrezygnowali z idei i zostali zredukowani do tego palca, który na komendę wciska przycisk na rozkaz swojego wodza partyjnego. Żyją sobie od pierwszego do pierwszego za państwowe pieniądze, ale co to jest za życie? W ich oczach widać pustkę, nie mają tego ognia, nie mają tej iskry, nie mają tego żaru, który widzę w waszych oczach. Bo my chcemy zmieniać Polskę. My chcemy zmienić Polskę, a w PiS-ie i w Platformie jest to całkowicie niemożliwe. Dlatego jesteśmy właśnie tu, a nie tam. Żebyśmy rozdrabniali nasze siły. Wyborcy oczekują od nas jedności, oczekują tego, że razem stawimy czoła socjalistom i zaczniemy zmieniać Polskę na lepsze. Po tych 30 latach rozłamów, w sposób zupełnie oczywisty, nie budzący żadnych wątpliwości, okazało się, że to partia Korwin, Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej, Wolność i Nadzieja, jest największym, najliczniejszym, najsilniejszym podmiotem w naszym konserwatywno-liberalnym środowisku. Jesteśmy liczniejsi niż wszystkie inne partie razem wzięte. Przetrwaliśmy organizacyjnie i ideowo. Nie skręciliśmy w lewo. Dalej stoimy na straży wolności, własności i sprawiedliwości. Przetrwaliśmy organizacyjnie. Wystarczy spojrzeć, ilu państwa tutaj jest na sali. Mamy tu 1000 osób, a jeszcze ilu naszych kolegów i koleżanek, którzy nie są delegatami na ten kongres, zostało dzisiaj w domach. Jako jedyna partia konserwatywno-liberalna zachowaliśmy zdolność do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych, z której świadomie i dobrowolnie rezygnujemy, wierząc w potrzebę istnienia Konfederacji. Teraz
najsilniejszej partii w naszym środowisku, wyciągam rękę do wszystkich osób, które przez te lata przewinęły się przez nasze środowisko, przewinęły się przez te wszystkie partie polityczne, w których byliśmy, a także do osób, które do tej pory nie zaangażowały się w politykę, ale podzielają nasze idee. Mamy miejsca na naszych listach wyborczych dla was wszystkich. Udostępniamy wam miejsca na naszych wszystkich, na pierwszych miejscach naszych wszystkich 20 okręgach wyborczych. Nie ma znaczenia wasza legitymacja partyjna. Nie ma znaczenia, czy w sercu macie kanapowego feniksa, czy tego niepartyjnego kolibra, czy może węża. Ważne, że wierzycie w nasze idee i chcecie realizować nasz wspólny projekt. Potrzebujemy najlepszych kandydatów na posłów. Nie takich, którzy mają najwłaściwszą legitymację partyjną, nie takich, którzy mają najlepsze relacje osobiste z władzami naszych partii. Potrzebujemy tych, którzy najskuteczniej będą realizowali nasze postulaty, którzy będą najbardziej pracowici, którzy będą budzili największe zaufanie, którzy będą w stanie zebrać wokół siebie jak najwięcej ludzi, którzy finalnie zdobędą w wyborach dla nas jak najwięcej głosów, po to, żebyśmy mogli wreszcie realizować nasze postulaty. Prawybory. Do prawyborów zapraszam wszystkie osoby, które przez te 30 lat przewinęły się przez nasze środowisko. Nie ma znaczenia, żadnego znaczenia nie mają wasze legitymacje partyjne. Ważne jest to, że wierzycie w to samo, co my. Zapraszam wszystkich członków UPR-u, wszystkich członków KNP, wszystkich członków wolnościowców, w szczególności Artura Dziambora, Jakuba Kulesza oraz Dobromira Sośnierza. Wierzymy w wolną konkurencję. Nie chcemy państwowych monopoli czy oligopoli. Chcemy, żeby przedsiębiorcy musieli ze sobą konkurować. Podnosi to jakość, zwiększa to zadowolenie klienta. Oczywiście, trzeba się wtedy bardziej starać, trzeba wkładać więcej wysiłku, trzeba się bardziej pilnować, trzeba dużo więcej dołożyć pracy. Ale to chyba dobrze. Ważne, że na końcu konsument, a w naszym przypadku wyborca, dostaje lepszy produkt czy też lepszą usługę. Są oczywiście przedsiębiorcy, którzy chcą się schronić za jakąś barierą złożoną z regulacji, koncesji, licencji, państwowych zezwoleń, które chcą się chronić przed konkurencją. Ale jest to niewłaściwe, bo zawsze na końcu cierpi na tym konsument. Powinniśmy od siebie wymagać więcej niż od innych, więc jeżeli chcemy, żeby przedsiębiorcy musieli ze sobą rywalizować o konsumenta, bo to podnosi jakość, to tak samo powinniśmy chcieć, żeby politycy musieli ze sobą rywalizować o to, żeby dostać zaszczyt pierwszego miejsca na liście do wyborów parlamentarnych. W roku 2020 były wielkim sukcesem. Każdemu się ta inicjatywa podobała. Liderzy trzech partii tworzących Konfederację nie starali się we wnętrzu swoich gabinetów ustalić, który kandydat będzie tym najlepszym, tylko zostawili te decyzje ludziom. Postanowili rozwiązać ten spór na ubitej ziemi i zorganizowali prawybory po to, żeby wybrać najlepszego kandydata. Powtórzmy jeszcze raz ten eksperyment. Raz się udało, nie ma żadnego powodu, żeby jeszcze raz się nie udało. Rozstrzygnijmy w ten sposób nasze nieporozumienia i zakończmy wszystkie spory. Rynek nas wszystkich zweryfikuje. Są naprawdę niewielkie. Ostatnio poseł Jakub Kulesza w jednym z wywiadów powiedział, że z partią Korwin to w zasadzie dzieli go tylko i wyłącznie podejście do demokracji. Bo oni w wolnościowcach są zwolennikami demokracji bezpośredniej i chcą, żeby obywatele mieli większy wpływ na rzeczywistość. Żeby za pomocą demokracji obywatelskiej dawać ludziom więcej wolności i więcej odpowiedzialności, bo to będzie miało zbawienne skutki dla naszych wolności osobistych i gospodarczych. Drodzy koledzy, zwracam się do wolnościowców, drodzy towarzysze broni, przyjaciele, w końcu tyle mamy kampanii wyborczych za sobą razem przeprowadzonych. W dowód mojej dobrej woli, jako gest mojej dobrej woli, przyjmuję waszą optykę na demokrację.
zorganizujemy prawybory, w których będzie miał prawo wziąć udział każdy, tak samo jak w prawyborach prezydenckich w 2020 roku. To nie będą wewnętrzne wybory partii Korwin. Będzie mógł zagłosować każdy. To będą prawybory dla waszych i dla naszych sympatyków. Niech wygra lepszy. W prawyborach będzie musiał wziąć udział każdy. Kto będzie chciał startować z pierwszego miejsca w jednym z naszych 20 okręgów wyborczych. Nie będzie ani jednej świętej krowy. Jak ktoś nie weźmie udziału w prawyborach, to nie będzie startował z tej jedynki do Sejmu. Sam będę brał udział w tych prawyborach, poddam się tutaj weryfikacji wyborców tutaj w Warszawie i mam nadzieję, że je wygram, bo w przeciwnym wypadku w Sejmie mnie nie będzie. Co robią politycy rządzący Polską i światem, nie trudno odnieść wrażenie, że rzeczy zmierzają w bardzo niepokojącym kierunku. Mamy w Polsce bardzo wysoką inflację, mamy zagrożenie recesją, mamy bardzo słabą zarówno walutę, jak i giełdę. Jesteśmy w tak złej sytuacji, że nie wiemy nawet, czy nasze dzieci będą mogły zimą pójść do szkoły, bo od jakiegoś czasu każdy problem w Polsce próbuje się rozwiązać zamykaniem szkół i trzymaniem dzieci w domach. Z kolei na świecie karierę to zawrotną robi taka idea, że mamy nie mieć niczego i być szczęśliwi. Mamy nie mieć samochodów, mamy nie latać samolotami, nie mieć wolności słowa, nie mieć gotówki, mamy nie mieć nic. Co jakiś czas powstaje jakiś wielki problem, pytanie czy prawdziwy, którego jedynym rozwiązaniem jest to, że należy drastycznie ograniczyć wolności obywatelskie, wprowadzić cenzurę, ograniczyć wolność słowa, zamknąć szkoły, zamknąć małe firmy, utrudnić ludziom możliwość przemieszczania się. Jak się na to wszystko patrzy, co się dzieje od kilku lat na całym świecie, nie trudno odnieść wrażenie, jakby światem rządziło jakieś potężne, złowrogie imperium zła. Was tu tylu, w moim sercu budzi się zupełnie nowa nadzieja. Nie wszystko jest jeszcze stracone. Gdy widzę was tu tylu, widzę, że dalej są osoby mające bez wątpienia duszę rebeliantów, którzy chcą stawić czoła temu imperium zła oraz przywrócić normalność. Właśnie, normalność. Chcemy tylko powrotu do normalności, bo my nie jesteśmy wrogami państwa. Chcemy tylko, żeby państwo przestało być naszym wrogiem. Chcemy, żeby urzędnicy byli dla nas, a nie my dla nich. Żeby nam ułatwiali życie, a nie rzucali nam kłody pod nogi. Chcemy, żeby policjanci zamykali bandytów, oszustów i złodziei. Żeby uczciwy obywatel na widok policjanta czuł bezpieczeństwo, a nie strach. Żeby Straż Miejska z policją nie goniły jakichś starowinek za to, że próbują dorobić sobie do emerytury handlując gdzieś na ulicy. Chcemy, żeby prawo w Polsce było pisane dla Polaków, a nie dla wielkich międzynarodowych korporacji. Chcemy, żeby w naszym państwie dobrze żyło się ludziom uczciwym i pracowitym, a nie chcącym żyć na czyjś koszt oszustom i złodziejom. Chcemy, żeby szkoły były otwarte nawet w zimie i nawet w sezonie grypowym, żeby nie były zamykane i żeby zajmowały się edukacją naszych dzieci, a nie ich demoralizacją czy też indoktrynacją. Chcemy, żeby Polacy mieli prawo do posiadania broni, żeby mogli się nią bronić przed bandytami, żeby sądy skazywały właśnie napastników, a nie ludzi, którzy próbowali bronić przed nimi swoje domy, swoje rodziny i swoje własne życie. Chcemy niskich i prostych podatków. Mówią nam, nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Nie będziesz miał samochodu, nie będziesz miał tego domu. Nie będziesz miał wolności słowa, nie będziesz miał gotówki. Nie, nie i jeszcze raz nie. Chcemy, żeby uczciwie pracujący Polak żył na dobrym poziomie bez proszenia się o jałmużnę państwa. Żeby miał dom, dwa samochody, żeby mógł latać na wakacje samolotem i żeby miał na to pieniądze i żeby po drodze generował tak dużo śladu węglowego, jak tylko będzie chciał. Chcemy,
dumnej, bogatej Polski. To jest zupełnie realne. Możemy jeszcze przez całe lata rozwijać jako jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Musimy tylko przywrócić normalność. Jesteśmy partią ludzi pracujących oraz uczących się. Ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za swoje własne życie. Ludzi, którym się chce. Ludzi, którzy mają swój rozum, którzy nie chcą, żeby Tusk z Kaczyńskim mówił im, jak należy żyć, bo sami dobrze wiemy, jak trzeba żyć. Ale pamiętajmy, nie jesteśmy w hollywoodzkim filmie. Tam za wzgórzem nie czai się gdzieś kawaleria, która uratuje nas przed zielonymi, czerwonymi i brunatnymi barbarzyńcami. Jeżeli my sami nie zawalczymy o naszą wolność, to nikt za nas tej wolności nie obroni. To my jesteśmy nadzieją, nową nadzieją na to, że uda się powstrzymać to imperium zła i uda się przywrócić normalność. I bardzo wam za tą nadzieję dziękuję. Rządu PO-PSL, rządu Lewicy i ta wspólna odpowiedzialność stworzyła dzisiejszą
ludzi, móc z nimi zrobić co tylko chcą. I kto osiąga dochód, ten podlega karze grzywny. To jest po prostu kara za pracę. Czy nie dociera do was, że lepiej zdjąć ten garb podatkowy, pozwolić się Polakom prowadzić prawo na szyzek, kończymy, bo się przeciśnie. Wrzeć nie muszę na... Chcieliście państwo tu demokracji? No to właśnie ją macie. Nie słuchają, a jak już słuchają, to nie zrozumieją, a jak już zrozumieją, to nie zapamiętają. No i Janusz Korwin-Mikke jest z pewnością człowiekiem, który został zauważony i mimo, że bardzo mu chciano przeszkodzić, to jednak mówił, a jak już coś powiedział, to wszyscy zapamiętali. I cieszę się, że mam okazję mówić do ludzi, którzy jeszcze do tego wszystkiego to dobrze zrozumieli. Zresztą, jak tu nie zapamiętać, kiedy ten subtelny umysł filozofa i cybernetyka o skomplikowanej materii ustrojowej mówi słowa, że demokracja to system, w którym dwóch meneli spod budki z piwem przegłosowuje profesora. Albo gdy dojaśnia rozmówczyni płci żeńskiej, żeby tak już zupełnie wyjaśnić demokrację, mówiąc jej, że jakby znalazł się z nią i z kolegą na bezludnej wyspie, to demokratycznie przegłosowaliby, żeby musiała się im oddawać regularnie. A co więcej, mieliby 2/3 głosów, jeszcze wpisaliby to do konstytucji. Myślę, że sprawiedliwość społeczna ma tyle wspólnego ze sprawiedliwością, co krzesło elektryczne z krzesłem. Wypowiadał się o sporcie też dużo, ale to może pominimy, wszyscy pamiętają. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę, że Janusz Korwin-Mikke jak nikt, jak żaden inny polityk doceniał bardzo zwierzęta. Na przykład jako jedyny zauważył, że nikt jeszcze nie widział konia, który wręczałby kopertę weterynarzowi, postulując prywatyzację ochrony zdrowia. Albo zwrócił uwagę, wręcz wywyższając zwierzęta ponad niektórych ludzi, że małpa jest znacznie lepszym wyborcą niż socjalista, bo małpa, mając do wyboru A lub B, wybiera losowo, więc myli się tylko raz na 2 razy, a socjalista myli się zawsze. To oczywiście zaledwie kilka cytatów z prawie 60 chyba lat już działalności Janusza Korwin-Mikkego. Nawiasem mówiąc, Janusz Korwin-Mikke to jest chyba człowiek, który zna najwięcej dowcipów i anegdot na świecie. I zawsze jak ten dowcip mówi, to odnosi się do tego, o czym właśnie mówiono. Ja kiedyś zaproponowałem taką zabawę, żebyśmy mówili jakiś losowy wyraz, jakieś słowo i Janusz Korwin-Mikke ma na to słowo powiedzieć szybko jakiś dowcip. Na tą moją propozycję Korwin zareagował, opowiadając dowcip o opowiadaniu dowcipu. Ale przechodzę do rzeczy poważniejszych. Albert Einstein powiedział, że tylko 2 rzeczy są nieskończone, to wszechświat i ludzka głupota, przy czym co do tej pierwszej nie ma pewności. Milton Friedman zaś pisał o tyranii status quo, tyranii stanu obecnego, czyli takim zjawisku, że obecna rzeczywistość, jaka by nie była, ponieważ wszyscy najsilniejsi są w niej silni, no to się broni przed jakąkolwiek zmianą. I właśnie z tymi dwoma potężnymi, naprawdę potężnymi siłami całe życie walczył i będzie jeszcze walczył, myślę, do emerytury, tak za 20 lat, panie prezesie, będzie jeszcze walczył Janusz Korwin-Mikke, a walczył i walczy jedną bronią, którą, myślę, powinniśmy od niego przejąć. Tą bronią nie są pieniądze, przecież nasi przeciwnicy mają znacznie większe pieniądze. Nie są wpływy i zaprzyjaźnione media, przecież to domena naszych przeciwników. Tą bronią, którą walczy od lat, jest prawda. Niezłomne mówienie prawdy. Dzięki temu, że stosował taką metodę, nie tylko nie zniknęła prawda, ale nie zniknęła idea konserwatywno-liberalna, a przede wszystkim nie zniknęła wolność słowa sama w sobie, bo wolność słowa jest jak mięśnie, które nieużywane wiotczeją, aż w końcu zanikają. Tymczasem z całą pewnością Janusz Korwin-Mikke jest bezlitosnym trenerem personalnym wolności słowa. Często twierdzono, że Janusz Korwin-Mikke powinien się zmienić, bo nie pasuje do systemu. On jednak uparcie walczył o to, żeby to jednak zmienić system, a nie siebie.
Ktoś mądrze kiedyś powiedział, że łatwo kochać ideę, trudniej wytrzymać z ludźmi. No i moje 17 lat działalności w partiach Janusza Korwin-Mikkego to potwierdza. Kochanie idei przychodziło mi łatwo, a wytrzymywać czasem z ludźmi było niektórymi, którzy się przewijali przez partię, było trudniej. Ale walczenie u boku Janusza Korwin-Mikkego było zawsze wielkim honorem, znakomitą przygodą i ogromną przyjemnością. Rzymscy konsulowie, przekazując swój urząd, wypowiadali takie zdanie: zrobiłem co należało, niech inni zrobią to lepiej. To bardzo trudne zadanie. Oczywiście Janusza Korwin-Mikkego jako człowieka, ideologa czy polityka zastąpić się nie da, a zastąpić go na stanowisku prezesa partii to rzecz bardzo trudna, dlatego gratuluję i życzę powodzenia temu, który się tego podjął, Sławomirowi Mentzenowi. W swojej przemowie zwrócił uwagę, że ma wiele wad, ale ja zwracam uwagę, że rozliczne wady mają też swoje zalety. Także myślę, że one nawet nam mogą czasem pomóc. Prezes dziś przyjmuje tytuł prezesa założyciela, ale pytanie, czego założycielem jest Janusz Korwin-Mikke, założycielem partii? No, to by powiedzieć, to by było mało, chociaż tych partii było dużo, kolejnych emanacji środowiska wolnościowego i właśnie prezes jest założycielem największego środowiska wolnościowego w Polsce, ojcem założycielem. Gratuluję. Ja jestem zaszczycony, że mogę być członkiem drużyny, którą stworzył przez te lata Janusz Korwin-Mikke, który wybudził z systemowego snu rzeszę Polaków, zapłodnił wiele zdolnych umysłów. I właśnie ta tak zrodzona drużyna będzie starała się kontynuować jego dzieło. I trzeba sobie jasno przypomnieć, jaki jest cel tej drużyny. Celem jest to, że żyjemy w więzieniu, ale nie chodzi o to, żeby zmienić naczelnika tego więzienia, tylko chodzi o to, żeby rozwalić to więzienie i wyjść z niego na wolność. Dziękuję bardzo. Byłego, niestety już, europosła, przedsiębiorcę, szczęśliwego ojca oraz szczęśliwego dziadka, co akurat w naszej partii nie jest najczęstsze, urodzonego skarbnika z prawdziwym wężem w kieszeni. Mianuję Jarosława Iwaszkiewicza. Zapraszam. W Sejmie za chwilę konferencja prasowa, chcemy ogłosić powstanie nowej partii. Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej, Wolność i Nadzieja. Czy chcesz zostać trzecim członkiem założycielem? Zdziwiłem się, zaskoczyło mnie to pytanie, ale się pytam, ile mam czasu na odpowiedź? No w zasadzie nie masz. Dobrze, zgadzam się. Jestem dumny z tego, że mogłem uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Dla prezesa Janusza Korwin-Mikke było to pewnie kolejne przedsięwzięcie, kolejny projekt, jeden z wielu. Zresztą w większości uczestniczyłem, natomiast dla mnie to był najważniejszy projekt. Bardzo dziękuję. Sekretarzem partii zostanie młody,
ale bardzo już doświadczony człowiek, którego poznałem, kiedy jeszcze pracował w trzecim sektorze, bardzo sprawny prezes Młodych dla Wolności, czyli najlepszej, najfajniejszej i najsympatyczniejszej młodzieżówki w Polsce. Zapraszam, Krzysztof Rząca! Historii, która dzieje się na naszych oczach. Pięknej historii, którą tutaj mam nadzieję wszyscy razem będziemy tworzyć. Sam dzisiaj przychodząc tutaj na tą naszą salę konferencyjną, zastanawiałem się, czy ten dzień to jest dzień, w którym sobie zdamy sprawę, gdzie jesteśmy, czy dopiero tak za tydzień, dwa pomyślimy, co się tutaj wydarzyło. Ja jeszcze nie do końca sobie z tego zdaję sprawę i myślę, że wielu z Państwa też. Ale nie byłoby tej historii, gdyby nie prezes Janusz Korwin-Mikke, który zapoczątkował tą piękną historię, której dzisiaj jesteśmy świadkami. Bardzo się cieszę, że tutaj wiele zostało powiedziane w pewnej kontynuacji. Latarnia, do której wszyscy zmierzamy, już dawno, dekady temu, została jasno wskazana. Kierunek jest ten sam, nic się przez te lata nie zmieniło. Wszyscy wiemy, dokąd płyniemy. I choć ten nasz statek zmienił kapitana, to dalej wiemy, gdzie płyniemy i gdzie mamy iść. To mnie bardzo cieszy, choć musimy sobie zdać z jednego sprawę. Dzisiaj jest czas na świętowanie, z pewnością. Ale jutro to będzie ciężka, ciężka praca. Podejmujemy ogromne zobowiązanie, na które mam nadzieję wszyscy jesteśmy gotowi. Utrzymać ideę, program, utrzymać siłę i chęci do walki, która nas w tym momencie czeka. A czeka nas bardzo ciężka walka. Już praktycznie za rok czekają nas wybory. I każdy z nas, i każda z nas, każdy i każda z nas zobowiązani do tego, żeby dołożyć swoją cegiełkę, a może i cegłę, żeby ten wspólny sukces, na który wszyscy czekamy, się ziścił. Szanowni Państwo, ja chciałbym tutaj z perspektywy najmłodszego członka zarządu powiedzieć o tych, o których z pewnością mamy szansę walkę wygrać. O młodych ludziach. Większość z nas tutaj, większość z Państwa z pewnością jest tutaj bardzo doświadczonych w tym, co od lat robicie, jak pracujecie dla Polski. Ale walkę możemy wygrać, przekonując tych nieprzekonanych. A najlepiej przekonać tych, którzy są najmłodsi, którzy jeszcze nie mają kształtowanych swoich poglądów, że dopiero je kształtują. Pokażmy im, że nie ma tej piękniejszej idei. Nie ma piękniejszej idei niż ta gra w sumie dodatniej, w którą wszyscy wierzymy. Oparta o wolny rynek, wolną konkurencję, własność prywatną i przedsiębiorczość. To ta idea wyciąga każdego dnia tysiące, setki tysięcy ludzi z poczucia beznadziei, fałszu, zwątpienia. To ta idea, w którą my wierzymy. Wiele tutaj było o drodze, którą skutecznie obraliśmy. Są i tacy, którzy z tej drogi zwątpili, zbłądzili. Pokażmy im tą drogę jeszcze raz. Są też tacy, którzy zwątpili, mają pewne wątpliwości. Dajmy im wiarę, że sukces czeka, tylko muszą z powrotem do nas wrócić. Są i tacy, którzy już całkowicie są w rozpaczy z powodu sytuacji, w której jesteśmy. Dajmy im nadzieję, nową nadzieję. Dziękuję bardzo.
cieszyć się z owoców naszej ciężkiej pracy, martwimy się inflacją, cenami prądu i gazu, ciągle rosnącymi podatkami, bardzo długimi kolejkami do lekarza, a nawet tym, czy nasze dzieci zimą będą mogły pójść do ogrzanej szkoły. Nie musi tak być. W Polsce może być jeszcze normalnie. Jest w Polsce partia, która daje nam nową nadzieję. Efekty rządów PiS, PO i Lewicy widzimy gołym okiem. Kryzys energetyczny, inflacja, recesja, niesprawne państwo. Czas na zmiany. Polacy zasługują na wolność. Przez ostatnie 2 lata nasza swoboda działania stanęła pod znakiem zapytania. Wolność słowa, wolność prowadzenia biznesu, wolność osobista. To ostatni dzwonek na przywrócenie należnych nam praw. Polacy zasługują na własność. Każdy ma prawo korzystać z owoców swojej pracy. Czas zdjąć z Polaków orkę fiskalnego ucisku. To my, a nie lewica, stajemy w obronie ludzi pracy. Obronimy pracowników przed państwowym urzędnikiem zabierającym mu połowę wypłaty. Obronimy firmy przed gąszczem szkodliwych przepisów. Chcemy, by młodzi Polacy budowali przyszłość naszej ojczyzny. By każdy z nich mógł w spokoju bogacić się, osiągać sukcesy i założyć rodzinę. Bez własności wpadniemy w mroki totalitaryzmu. Bez własności nie ma mowy o wyjściu na drogę do dumnej i bogatej Polski. Polacy zasługują na sprawiedliwość. Trzeba wyrwać z objęć rządu sądy, by broniły nas przed władzą. Musimy się zbroić, być silnym państwem, z którym będą się liczyć nasi sąsiedzi. Spokojne czasy dobiegły końca. Musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci. Dosyć tego cyrku. Idziemy zmienić Polskę.